Pan z Wami, Jezus, słowa Ewangelii, według świętego Jana, tobie, Panie. Jezus powiedział: Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki, i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich, i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Oto słowo Pańskie. Niedziela Dobrego Pasterza, dziesiąty rozdział Ewangelii Świętego Jana o dobrym pasterzu. Aczkolwiek dzisiaj czytamy bardzo malutki fragment tej Ewangelii. Może tak tydzień temu był bardzo długi fragment Ewangelii Jana, to dzisiaj y, troszeczkę krótszy. I pewnie ten obraz, który dla, dla Żydów, dla mieszkańców Palestyny był całkowicie zrozumiały, bo Pan Jezus mówił do pasterzy. Nie wiem, czy mamy kogoś tutaj, kto, kto się zna pasterzowaniem, kto się zajmował kiedyś, kiedykolwiek owcami. Myślę jednak, że większość z nas ma takie podejście do tego obrazu sielskie. To znaczy, ja na pewno. Zaraz mi się przypomina Polana Rusinowa. Niedaleko Wiktorówek, gdzie staram się co jakiś czas być i widok na tatry latem, gdzie na pierwszym planie są owce, czy też takie wspomnienie dla, dla mnie bardzo osobiste, przejmujące w Rzymie, Przewija, Apia Antiqua środek Rzymu, ale taka część właśnie bardziej taka z takim klimatem starożytnym i, i raz znalazłem się, znalazłem się zaskoczony w, w środku, w środku wielkiego, wielkiego pastwiska owiec w, tam, w tamtej okolicy. Zaraz sobie pomyślałem, może to są dusze pierwszych chrześcijan, którzy tam spoczywają, przywija Apia Antiqua w katakumbach. Może to gdzieś tam święty Piotr, który zresztą to blisko kościoła Kwowadis, który słyszy: Piotrze, gdzie idziesz? Idź, oddaj swoje życie za owce. I myślę, że gdzieś właśnie mamy ten sielski obraz, ale gdybyśmy tak chcieli go bardzo zastosować, tak wprost, to też mogą się od razu w nas pojawić takie poważne wątpliwości. Dla nas, ludzi, którzy żyjemy, w XX wieku, w XXI wieku i sobie jakby cenimy niezależność, cenimy sobie chodzenie własnymi drogami, gdzie cenimy sobie to, że, że mamy swój własny pogląd na, na rzeczywistość, na świat, na swoje życie przede wszystkim. A te owce nam się trochę kojarzą, z, no właśnie z, z, z tym, że one są takie bezwiedne, że one tak idą, gdzie ten pasterz gdzie pasterz je, je poprowadzi. Oczywiście wiąże to się z zaufaniem, ale jednak wiąże się z tym także, że no owce chyba wielkiego pomysłu na swoje życie nie mają poza, poza, poza jakimiś takim, takimi atawizmami takim właśnie taką potrzebą bycia nakarmionymi i bezpiecznymi. Natomiast w tej dzisiejszej Ewangelii jest bardzo ważne zdanie, które myślę, może nam pomóc. Moje owce słuchają mego głosu, a ja je, je znam. To znaczy, że owce słuchają, bo On jest słuchający, bo On jest słuchający. To znaczy, że można zaufać Jezusowi i pójść tak jak, jak owca, tylko dlatego, że, że On nas słyszy. On jest logosem, jest Słowem. Jest słowem i my próbujemy usłyszeć ten logos, to słowo, ale objawia się przez wcielenie, właśnie jako baranek, że stał się sam barankiem, objawia się jako dialogos, czyli jako logos, który jest usłyszany w dialogu, w dialogu z nami. To znaczy, że, że ten logos można usłyszeć, to nie jest logos w sensie takim filozoficznym i greckim, gdzie Jan go tutaj używa. To też jest w ogóle ciekawa rzecz, że Jan wychowany w świecie jednak hebrajskim, ale w Ewangelii Jana, która już potem dojrzewała w środowisku greckim, używa tego sformułowania logos. Ale dla Żydów w ogóle nie było czegoś takiego tematu, jakby pojęcie Boga. Żydzi się nie zajmowali, nie, zajmowaja, nie, zajmowaja, nie zajmowali się pojęciami na temat Boga, tylko zajmowali się relacją z Bogiem. Bóg, który się objawia, jestem, który jestem, to nie jest pojęcie filozoficzne, tylko to jest pojęcie, które mówi o, o relacyjnym istnieniu Boga: Jestem z Tobą, jestem przy Tobie. Ale Jan używa te, tego słowa logos, ale my jako chrześcijanie znamy ten logos właśnie też nie, nie w znaczeniu takim filozoficznym greckim, tylko w sensie biblijnym. To znaczy, że on jest w dialogu z nami, że on jest słowem, które zamieszkało między nami, jak potem Jan rozwija, że to jest słowo, które z nami zamieszkało, żeby nas zrozumieć, bo nas zna. To znaczy, że um, słuchając Go. Możemy się odnaleźć w tym Jego Słowie, bo usłyszymy tam swoją własną narrację, swoją własną opowieść, że w nim możemy siebie usłyszeć. Możemy usłyszeć siebie, usłyszeć historię każdego człowieka, bo historia Jezusa jest historią człowieka. Możemy tam zobaczyć swoją własną radość i swoje własne łzy, tam możemy zobaczyć swoje własne życie, ale także i ten ostatni. Nieszczęsny akord naszego życia, śmierć, też możemy w nim usłyszeć, możemy zobaczyć. Zobaczyć razem z nim, gdy płacze z powodu Łazarza i gdy sam potem przechodzi przez śmierć. Ale możemy także w tej jego narracji zobaczyć coś więcej, na, jakąś nadzieję dla tej swojej własnej opowieści. Bo każdy z nas ma jakąś swoją czułość wobec swojej własnej historii, wobec swojej własnej opowieści. Ale w, w tej czułości jest też dużo lęku, niepewności, jakiejś wielkiej tęsknoty. I y, nadzieja nasza jest w tym, co słyszymy w Apokalipsie Świętego Jana: że, y, że przychodzą z wielkiego ucisku, bo ta nasza narracja, ta nasza opowieść dokonuje się w, wie, w większym lub mniejszym ucisku, i opłukali swe szaty we krwi baranka, że owce wybieliły tą krew, czyli tą, tą bolesną pamięć, bolesną pamięć nie tylko o naszym grzechu, ale o grzechu w, w sensie szeroko rozumianym, jako konsekwencji grzechu pierworodnego, czyli tego wszystkiego, co nas rani, co nas dotyka, co, co, co nas boli, że możemy w nim opłukać i że... Owce nie będą już łaknąć, ani nie będą pragnąć, i nie porazi ich słońca ani żaden upał, bo pas ich będzie baranek, który jest pośrodku. I poprowadzi do źródeł wód życia, i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu. Więc yy, możemy usłyszeć Jego głos, i zaufać temu głosowi, i pójść za tym głosem, bo tam odnajdujemy. Nie tylko tą swoją opowieść, ale też jakąś nadzieję dla tej swojej, swojej opowieści. Taką nadzieję, której sami, sami stworzyć nie możemy, której sami wymyśleć nie możemy, której sami przewidzieć nie możemy. Jeśli jesteśmy intelektualnie, egzystencjalnie uczciwi, jesteś, jeżeli naprawdę uczciwie patrzymy na swoją narrację, na swoją historię, to my w sobie nadziei nie znajdziemy. Na, na dobre jej zakończenie, na to, że ta narracja zakończy się dobrze. Jeżeli uczciwie patrzymy, jeżeli nie ulegamy nie ulegamy nie ulegamy yy, takiemu prostemu pocieszeniu. Oczywiście potrzebujemy tego też prostego, zwyczajnego na co dzień pocieszenia, że będzie dobrze. Ale wiemy głęboko, że, że tak po ludzku dobrze nie będzie. A jeśli będzie jak mówi, jak usłyszała to Juliana z Norwich, mistyczka, wszystko będzie dobrze. To dlatego właśnie, że ta jego opowieść wpisana w naszą dom, się kończy. I że w nim, w nim jest ta odpowiedź. Odpowiedź, która jest w bardzo krótkiej formule, formule teologicznej, która jest u Jana użyta w Apokalipsie, a która wszystko mówi o Chrystusie. Baranek zabity, żyjący na wieki. Czyli baranek, który przeszedł naszą historię, który zna do bólu i w sensie dosłownym, i w sensie, mówimy do bólu w sensie przenośnym, ale u niego to jest w sensie dosłownym, że, że on zna tą naszą historię, że, że on, on przeszedł, on jest zabity, baranek, on jest zraniony tą naszą historią, ale jest żyjący na wieki, bo pokonał ją przez miłość, która nie ustaje. Jeśli możemy za nim pójść, to dlatego, że, że, że moc przekonywująca jego miłości nas przyciąga. Wiemy, że też owce, sam kiedyś też tego doświadczyłem jeszcze w innym miejscu, że się bardzo boją, że, że bardzo im trudno jest podejść, podejść do, do, do drugiego człowieka. I to jest też moment, Moment, no właśnie, takiego przekroczenia własnego lęku, że my też się boimy, słuchając Jego głosu, myślę, że każdemu z nas mniej lub bardziej towarzyszy taki lęk, czy, czy Pan Jezus nie będzie manipulował tą naszą narracją. Manipulował w taki sposób bardzo, bardzo subtelny. Że będzie, tak jak można bardzo subtelnie. Subtelnie manipulować ludzką narracją, jeśli człowiek się bardzo otwiera przed drugim. Otwiera się z tym, co w nim jest trudne, co jest bolesne, i wiemy, jaka jest silna pokusa, żeby przez tą y, trudną narrację, którą u kogoś słyszymy, y, jaka jest pokusa, żeby tak zapanować nad tą narracją, żeby zapanować. To znaczy, że y, y, żeby obok tego, co jest naturalne, że chcemy w takiej sytuacji komuś dać poczucie bezpieczeństwa, to jest naturalne, ale jest bardzo cienka granica między daniem bezpieczeństwa a przekroczeniem pewnej granicy, kiedy już kończy się, można powiedzieć, ten, w tym zdrowym rytmie bliskości, o którym papież Franciszek często mówi. Że, że może być ten moment przekroczenia i zawłaszczenia drugiego człowieka. Zawłaszczam Cię. To znaczy, nie powiemy nigdy tak, tylko powiemy, chronię ciebie. I oczywiście każdy z nas jest powołany do pasterzowania i do tego, żeby chronić. Ale, ale musimy też pamiętać, że my w tym chronieniu też możemy siebie chcieć ochronić. Że my często o sobie myślimy. I że to nasze chronienie kogoś może być właśnie manipulacyjne, może być zawłaszczające, może być właśnie anektujące drugiego człowieka. Ja to się Tobą opiekuję, ale tak naprawdę myślę o zabezpieczeniu swoich własnych potrzeb. Co oczywiście też jest naturalne, bo, bo, bo przecież to nasze dawanie zawsze jakimś jest wyczekiwaniem odpowiedzi, że, że dając komuś poczucie bezpieczeństwa, sami tego bezpieczeństwa poczekujemy. Tu wszystko oczywiście chodzi o pewne subtelne granice o to, żeby uważać żebyśmy kogoś nie chcieli naszą dobrocią zaanektować jakoś, jakoś go odebrać, mu kawałek wolności, żeby go zabezpieczyć, żeby go uchronić przed tym, co w jego historii może być trudne. Zwłaszcza jeśli się ma pewne doświadczenie, ma się doświadczenie, tak, bo jestem kierownikiem duchowym, bo jestem spowiednikiem, bo jestem rodzicem, bo, bo jestem starszy, bo jestem bardziej doświadczony i... i, i i, I ta pokusa, żeby, żeby no właśnie za kogoś coś przeżyć, je, jest bardzo wielka. Jezus jest barankiem, to znaczy jest jednym z nas, czyli przede wszystkim jest synem. I bardzo podobają mi się słowa, które dawno, dawno temu napisał Ratzinger, który po, pisze tak: Posiadanie i władza to dwie wielkie pokusy. Ten, kto będąc posiadaczem, nie potrafi pozostać w głębi serca ubogim, który wie, że świat jest Bożym, a nie w Jego ręku, utracił owo dziecięstwo, bez którego nie ma dostępu do Królestwa. Jezus, Jezus jest dobrym pasterzem, bo nie jest posiadaczem, to znaczy, On nas nie posiada, ale właśnie ta moc przekonywująca miłości, która ma w sobie tą siłę przyciągania, Jego miłość jest przyciągająca. Jego miłość nie jest zawłaszczająca, nie jest anektująca, nie jest przymuszająca. On w Ewangelii nieustannie mówi: Jeśli chcesz, pójdź za mną. I to jest ta różnica. Kolosalna, jeśli chodzi o to dosłowne nasze porównanie z owcami. Owcy nie można powiedzieć, jeśli chcesz, pójść za mną. Jej trzeba pokazać źródło jej, trzeba pokazać paszę i on trzeba zaprowadzić do, do zagrody. W stosunku do nas, Jezus też nam pokazuje perspektywę, ale zawsze mówi, jeśli chcesz, bo, bo jesteśmy dziećmi i mamy tą samą godność, co pasterz. To znaczy, On jest przede wszystkim synem i On wie, że nikt Go nie może wyrwać z, z ręki Ojca i nas też nikt nie może wyrwać z ręki Ojca. Ale to wyrwanie z ręki, które może mieć, y, które może budzić taką, taką konotację negatywną, tak, właśnie, że On nas zawłaszcza, jesteśmy w Jego ręku, że zaczniemy w którymś momencie y, się dusić, że będziemy chcieli trochę powietrza. Y, że ten jego głos może będzie za wysoki, jak głos celebransa, który za wysoko słowa Ewangelii śpiewa, na początku słowa Ewangelii albo... Gdzieś. Tylko, że w jego ręku, to znaczy w jego ręku jest zapisana nasza historia, bo jego, on pokazuje swoje dłonie, jak Izajasz zapowiadał, że Zapowiada, że właśnie na jego rękach będą zapisane nasze imiona. W jego ranach zapisane są nasze imiona, czyli zapisana jest ta nasza narracja. Ona jest zapisana i, i nic go, nic nie, nie, tego nie zmieni, że ta nasza historia od początku do końca jest wpisana w jego życie że nasze życie jest częścią jego życia że go nie, nie wyeliminujemy z tej swojej historii. Ale ale jednocześnie to nie jest nic zawłaszczającego. Jezus, który, który pokazuje się uczniom po zmartwychwstaniu, pokazuje rany. One, one nie, nie są zawłaszczające. Mógłby być też taki moment zawłaszczający, że pokazuje ci te rany, żeby okazać ci miłosierdzie. I okazanie miłosierdzia może być pewną litością, która też jest zawłaszczająca. Potrzebujesz mojego miłosierdzia, potrzebujesz mojej litości. Niestety ta, ta narracja często jest w nas kaznodziejach. Tak? Jesteś grzesznikiem, musisz się otworzyć na Boże miłosierdzie. Nie, w tym Jezusowym pokazaniu ran nie ma żadnego przymusu, nie ma żadnego zawłaszczenia. Jest, jest, jest moc przekonywująca miłości, jest, jest przyciągająca miłość, która, która otwiera na to, na to przebaczenie. Że miłosierdzie Boże nie jest czymś w tym, w, tym, w tym miłosierdziu Boga nie ma nic takiego zamykającego, że to nie jest słowo, które wiąże się z, pewną, z pewnym przymusem, pewną predestynacją, że my jesteśmy predestynowani do miłosierdzia. Nie, my jesteśmy powołani do miłosierdzia, a powołanie ma zawsze charakter dialogiczny. I jest zaproszeniem i przyciąga do odpowiedzi. Że to nie jest predestynacja i tu trochę jest pewnie taka różnica w pewnej teologii między, między Kościołem Katolickim a na przykład Kościołem Kalwińskim, gdzie jest ta mowa o predestynacji bardzo mocno. Tutaj nie ma predestynacji. Nie jesteśmy grzesznikami, którzy muszą otworzyć się na miłosierdzie, tylko, tylko że, że jesteśmy zaproszeni do przyjęcia tego miłosierdzia. I że ta, ta jego ręka z raną jest pełna. Naszej historii pełna miłości yy, jest przeciągająca, bo w niej możemy rozpoznać siebie. I na koniec przeczytam księdza Halika, którego zawsze w niedzielę pasterzy jakoś do tego jego fragmentu z książki Dotknij ran y, wracam, więc dzielę się też z Wami dzisiaj. Jednym tchem dopowiadam i wyznaję, dla mnie nie ma innej drogi, nie ma innej bramy, wiemy, że w tej Ewangelii o dobrym pasterzu też jest brama, do Niego niż ta, która otwiera zraniona ręka i przebite serce. Nie potrafię zawołać Pan mój i Bóg mój, dopóki nie ujrzę rany zadanej sercu. Jeśli słowo kredere, wierzyć, ufać wywozi się od kor dare, czyli dać serce, to muszę wyznać, że moje serce i moja wiara należą wyłącznie do Boga, który może ukazać swoje rany. Jeśli moja wiara do kogoś po, oznacza przynależenie do kogoś, to moja wiara przynależy do baranka zabitego żyjącego na wieki.